Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mógł bardziej dofinansowywać produkcję audiowizualną, gdyż pozwalały mu na to ustawowe limity, ale odmawiał zwiększenia puli środków na wsparcie finansowe. Zmienił też kryteria testu kwalifikacyjnego na bardziej subiektywne, co było sprzeczne z ustawą o produkcji audiowizualnej. Z kolei Polski Instytut Sztuki Filmowej nie dokonywał zwrotu nadmiernie pobranych dotacji. Do tego w ograniczonym zakresie sprawował kontrolę nad sposobem wykorzystania wsparcia finansowego przez przedsiębiorców. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pełnił dostatecznej kontroli rozliczania wsparcia, więc nie wykrył tych nieprawidłowości, które stwierdza nikt.